inne, blogerka opisywała epidemię w Wuhan. Grozi jej 5 lat. Koronawirus w Chinach. Więzienie za opisywanie pandemii. Żądają 5 lat. Chińscy prokuratorzy żądają 5 lat więzienia dla dziennikarki obywatelskiej Zhang Zhan, podtrzymywanej w areszcie od maja za relacjonowanie sytuacji w Wuhanie na początku pandemii COVID-19, podał w środę 18 listopada hongkoński dziennik South China Morning Post. Szanghajska policja zatrzymała Zhang w połowie maja pod zarzutem wszczynania kłótni i wywoływania kłopotów. Komunistyczne władze CHRL często stawiają ten zarzut dysydentom i działaczom obywatelskim, by uciszyć głosy krytyki. Według dokumentów, do których dotarł SCMP, prokuratorzy domagają się dla Zhang maksymalnej kary 5 lat pozbawienia wolności. Wskazują przy tym na jej poprzednie wykroczenia, popełnione rzekomo w 2018 i 2019 roku. Jest teraz oskarżona o wymyślanie złośliwych i fałszywych informacji na temat pandemii koronawirusa w Wuhanie oraz udzielanie wywiadów zagranicznym mediom, powiedział gazecie Zapoznane ze sprawą anonimowe źródło. Proces Zhang może się rozpocząć w grudniu. Kobieta nie przyznaje się do winy i żąda, by ją bezwarunkowo zwolniono. Przez pewien czas prowadziła również strajk głodowy. Krewni i znajomi bardzo się obawiają, że dostanie surowy wyrok za ten opór, przekazał inny niewymieniony z nazwiska rozmówca dziennika. Używała kanałów zablokowanych w Chinach z Hang, 37-letnia była prawniczka z Szanghaju, pojechała w lutym do Wuhanu i na żywo relacjonowała panującą tam wówczas sytuację w mediach społecznościowych, w tym na Twitterze i YouTube, które są w Chinach zablokowane. Napisała również artykuł krytyczny wobec władz, w którym kwestionowała prawdziwość oficjalnych informacji na temat skali epidemii. Pierwsze przypadki COVID-19 potwierdzono w Wuhanie pod koniec 2019 roku. W styczniu lawinowy wzrost liczby infekcji przeciążył tamtejszą służbę zdrowia, a w szpitalach brakowało łóżek, sprzętu i personelu. Pod koniec stycznia rząd CHRL objął Wuhan kwarantanną, praktycznie odcinając go od świata na ponad 2 miesiące. Władze Wuhanu były krytykowane za spóźnioną reakcję na wybuch epidemii oraz próby jej zatuszowania, które mogły się przyczynić do powiększenia skali problemu. Oprócz Zhang policja w Chinach zatrzymała również troje innych blogerów, którzy opisywali walkę z epidemią w Wuhanie. W początkowej fazie kryzysu ukarano też kilku lekarzy, którzy usiłowali ostrzegać przed wirusem.